obserwator finansowy. Witamy ze studia w Centrali Narodowego Banku Polskiego. Jesteśmy na YouTubie od poniedziałku do piątku między 9 a 15, a teraz do Warszawy wróciliśmy z Kijowa, gdzie odbywała i odbywa się cały czas konferencja poświęcona nowej normalności, czyli sytuacji po COVID-zie i po agresji Rosji na Ukrainę i odpowiedzi banków centralnych, możliwości radzenia sobie z tą sytuacją, która już z nami no niestety na razie zostaje. A teraz nieco inny temat. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że coś takiego w Polsce jest, że istnieje. Zobaczymy, jak tak naprawdę ma wpływ na nasze funkcjonowanie. I o tym porozmawiamy z panią Mirosławą Brają-Brzykcy, ekspertem Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Co się za tym kryje i czy to w ogóle dotyczy zwykłego człowieka? Oczywiście, w bardzo dużym stopniu dotyczy to zwykłego człowieka, normalnego użytkownika, jak sama nazwa wskazuje, strategia dotyczy gotówki, a zatem użytkownika gotówki. Bywa nie, to jest tak, że jak jest narodowa strategia, to wydaje się, żeby to było, że to jest dalekie od zwykłego człowieka. Ale jakby między instytucjami. To jest bliżej nawet niż ta nazwa wskazuje, dlatego że strategia to jest dokument, który powstał w 2021 roku i został przyjęty przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego, ale samo opracowanie odbywało się z uczestnikami rynku, czyli przedstawicieli banków, operatorów bankomatów czy firm cash in transit, czyli zajmujących się procesowaniem gotówki. W samej strategii jest określony pewnego rodzaju zestaw działań, który dotyczy różnych aspektów tego, co wiąże się z obrotem gotówkowym, czyli akceptacja, dostępność gotówki, czyli to, co zwykłego człowieka, nazwijmy to, najbardziej dotyczy, ale również chociażby kwestie bezpieczeństwa fizycznego czy cyberbezpieczeństwa w obszarze gotówkowym. I strategia nie dość, że dotyka wielu różnych takich szerokich, powiedzmy, problemów, to jest skonstruowana tak, że kompiluje zarówno kwestie regulacyjne, jak i kwestie analityczne chociażby, co do których zobowiązują się, czy wyrażają wolę do tego, żeby działać na rzecz osiągnięcia tych zamierzonych celów uczestnicy. Bo skoro mówimy o bezpieczeństwie obrotu gotówkowego, no to musimy, rozumiem, że chodzi o sytuację jakiejś obrony przed potencjalnym niebezpieczeństwem dla obrotu gotówkowego. No właśnie gotówkowego. Dlatego powstaje naturalne pytanie, tak. Co się działo przed tym 2021 rokiem, że ta strategia musiała powstać? Co się potem zmieniło? Myślę, że przede wszystkim strategie są, jakiekolwiek strategie są takimi dokumentami, które nie są dokumentami wdrożonymi ad hoc po coś, tylko wyrażają długofalowe działanie, czy pomysł na długofalowe działanie, na długookresowy, wyznaczają nam jakiś kierunek działania, stąd też trudno tutaj mówić, że coś się stało i nagle taka idea była, ta idea stworzenia takiej pewnej platformy współpracy różnych uczestników rynku była już od dłuższego czasu, więc... Ale działo się, pamiętam, że się działo, pamiętam poza naturalnymi procesami, które zachodzą w zmianie zwyczajów płatniczych, to znaczy coraz większa popularność pieniądza cyfrowego, transakcji bezgotówkowych. Poza tym gdzieś tam były centralne unijne zakusy, żeby przykręcać właśnie tą śrubę tej swobody gotówkowej. I to były rzeczy, które gdzieś tam wcześniej się działy od dłuższego czasu. Ale chciałbym zauważyć, że w tym przypadku z tego, co pani mówi, to wynika, że jednak mądry Polak przed szkodą. I to jest coś, co dodaje optymizmu. Zdecydowanie trzeba być przygotowanym, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jaką coraz częściej gotówka w gospodarce wielu krajów świata pełni. To jest wyraz tak naprawdę zaufania do instytucji państwa i w kryzysach tak naprawdę nawet ci najbardziej zatwardziali użytkownicy różnych form obrotu gotówkowego w znacznej części, nie mówię absolutnie, że wszyscy, ale kierują się w stronę obrotu gotówkowego,
a dokładnie chcą tę gotówkę mieć, nazwijmy to, na czarną godzinę. I powiem tutaj o badaniach, które w Departamencie Emisyjno-Skarbcowym w sierpniu 2022 roku przygotowywaliśmy, zostały one opracowane na zlecenie NBP. Dotyczyły one opinii publicznej na temat jakości znaków pieniężnych i tego, jak ten obrót gotówkowy jest postrzegany. I co się okazało? Jednym z pytań w tej ankiecie, która była przeprowadzona na reprezentatywnej grupie respondentów, to było prawie 1100 osób z całej Polski, okazało się, że grupa ludzi, którzy deklarowali, że oni to w zasadzie tylko i wyłącznie bezgotówkowo albo co najmniej wolą bezgotówkowo niż gotówkowo, i ci właśnie ludzie w znacznej części zadeklarowali, odpowiedzieli na nasze pytanie, czy po agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę wypłaciłeś gotówkę? Ponad 51% tych najbardziej zatwardziałych, bezgotówkowych, nazwijmy to, osób preferujących obrót bezgotówkowy jednak poszło i wypłaciło tę gotówkę, więc... Trendy trendami, ale w razie czego trzeba mieć gotówkę. Bardzo ciekawa informacja, bardzo ważna. A ta dostępność gotówki w tej strategii bezpieczeństwa obrotu gotówkowego na czym ma polegać? Jakie są tutaj założenia? Rozumiem, jak to ma wyglądać, żeby gotówka była zawsze dostępna? Strategia sama w sobie nie daje nam takiej jednej odpowiedzi, gotówka, co zrobić, żeby gotówka była zawsze dostępna. W strategii między innymi zostało sformułowane kryterium dostępności gotówki, które mówi, że co najmniej 90% populacji Polski ma mieć dostęp do bankomatu bądź placówki banku z obsługą kasową w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania. I to kryterium jest cyklicznie przez Narodowy Bank Polski weryfikowane i mogę powiedzieć, że w skali całego kraju ostatnie badania pokazują, że jest w wysokim stopniu osiągane. To może powiedzmy sobie więcej o tych wynikach badań NBP dotyczących dostępności, tak. Bo już rozumiem, częścią tych badań była także ta odpowiedź na pytanie, czy wypłaciłeś w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Tak. Tak naprawdę kwestia dostępności gotówki i tego, jak konsumenci oceniają ten dostęp, jest badana dwukierunkowo, czy w takich dwóch obszarach. Jeden obszar to jest badanie to reprezentatywne, które jest robione na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. I tam pytamy również o satysfakcję z tego, jak konsumenci oceniają dostęp do poszczególnych rodzajów punktu dostępu do gotówki, jak je nazywamy. I okazuje się, że chociażby w przypadku bankomatów w ostatnim badaniu ponad 90% uznało respondentów ten dostęp za pośrednictwem bankomatu chociażby za satysfakcjonujący. I to jest jeden obszar, to bezpośrednie pytanie konsumentów czy użytkowników gotówki, jak oni oceniają, bo to jest też ważny sygnał dla nas, ważna informacja. Druga kwestia to jest cykliczne badanie dostępności gotówki, które jest motywowane i które jest tak jakby skonstruowane, żeby było możliwe zweryfikowanie w wiarygodny sposób osiągnięcia kryterium dostępności, które jest w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego określone. I to badanie jest robione raz w roku, w porównywalnych okresach czasowych, tak żeby uniknąć też wpływu chociażby sezonowości na wynik. I tutaj bazujemy na danych, które my dostajemy bezpośrednio od niebankowych operatorów bankomatów, a także od Poczty Polskiej, która jest w wielu obszarach ważnym tym dystrybutorem, nazwijmy to, gotówki, a także od banków komercyjnych, więc mamy te dane bezpośrednio uzyskiwane od tych podmiotów, które dystrybuują ze skarbca NBP gotówkę bezpośrednio do użytkownika.
Czy rola gotówki w Polsce jest nieco różna niż ogólnie dzisiaj na świecie? No, trudno mówić na świecie, no bo mamy kraje pewnie, które choćby z powodów pewnego wykluczenia jeszcze cyfrowego nie mają tak naprawdę pieniądza wirtualnego czy dostępności elektronicznych form płatności. Ale są też kraje, które właśnie z tego względu między innymi no, z tą gotówką się w jakiś tam sposób pożegnały albo niemal całkowicie ją wykluczyły. Jak się to przedstawia na świecie? Przypuszczam, że pan redaktor może tutaj myśleć o Skandynawii. Oczywiście, tak. Wspominamy, rozmawialiśmy o działalności Banku Szwecji nie tak dawno, ale tak naprawdę do tego tematu nie doszliśmy. Szwecji po prostu, tak. Jak wiele krajów jest interesujących, myślę, że kraje skandynawskie też są w wielu aspektach ciekawe. Ja już tak troszeczkę na marginesie, jak już mówimy o krajach skandynawskich, to ja najbardziej z ich wzorców czerpię taką późną jesienią i zimą. To znaczy staram się ich sposoby przetrwania tego czasu jakoś aplikować w swoim życiu. Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie, to jest skandynawskie powiedzenie. O, norweskie, ja się uczę tak, bardzo dobre. Więc wiesz, tak, no, bardzo dobre. Piękna kultura. No dobrze, ale... W składzie to rzeczywiście można rozmawiać na temat skandynawskich problemów. Nie, zapomniałem, jak to po nordycku mówi, to już tylko przedstawić potrafię. Natomiast to też jest ciekawe, bo sam bardzo często te kraje skandynawskie są przedstawiane jako takie Eldorado dla tych, którzy gotówki nie lubią, co jest tylko w niewielkim stopniu prawdą, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na te kraje, które są w sumie najczęściej się przejawiają gdzieś tam w przekazach medialnych, Norwegia, Szwecja, to udział samej gotówki w transakcjach sensu stricte to jest 2-3-4%. I to jest jedna kwestia. Natomiast z drugiej strony całkiem niedawno udało mi się dotrzeć do pewnego badania, które właśnie było robione w Szwecji. I okazało się, że no wcale nie jest tak, że ludzie nie mają tej gotówki. Oni jej nie, być może nie używają w transakcjach, ale używają jej do zapewnienia sobie takiej pewności, że ja to mam, tę gotówkę przy sobie. I jakby jedno i drugie nie wyklucza. Płatności bezgotówkowe i utrzymywanie gotówki to są rzeczy, które się mogą świetnie uzupełniać. Tutaj myślę, że nikt nie chce absolutnie preferować jednej. Konsument ma tak naprawdę podjąć decyzję, jak będzie gospodarował tym, co ma na koncie. Natomiast jeśli chodzi o tendencje, gotówka jakby zmienia swoją funkcję. To jest pewien globalny trend, że wykorzystanie gotówki w transakcjach maleje i to niezależnie od tego, czy mamy Szwecję, czy Stany Zjednoczone, czy inne kraje europejskie, szereg krajów europejskich. To jest trend, który trwa od lat. Natomiast z drugiej strony konsumenci coraz częściej opowiadają się za tym, że oni tę gotówkę chcą mieć na wszelki wypadek, na czarną godzinę i to też jest jakby druga kwestia. I jeśli porównamy chociażby to, jak konsumenci reagują na to, że gotówki ma nie być, to okazuje się, że nawet jeżeli oni sami uważają, że być może zmienią swój charakter, nawyki, prawda, nawyki tak, i będą mniej płacić, to i tak ta gotówka musi być. Więc to jest silne oczekiwanie społeczne, żeby tak, była ta gotówka. To jest też chyba takie trochę psychologiczne. Ja nie jestem psychologiem, więc raczej to jest takie moje, powiedzmy, łączenie faktów. Natomiast wydaje się, że to jest też taka pewność, że to jest, można to dotknąć. Gotówka też ma oczywiście inne cechy. I jeszcze raz odwołam się do tego badania, które jest robione na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. I respondenci, zresztą inne badania prowadzone w Polsce również to potwierdzają, że respondenci, którzy deklarują, że wolą gotówkę, oni wskazują jej konkretne cechy. Co decyduje o tym, że oni chcą? No to co decyduje o tym, że chcą tej gotówki? No chociażby to, że chcą mieć taki namacalny
wartościowy. Czuć pieniądz. Można to tak nazwać, zdecydowanie. Tego mi zabrakło. Natomiast to jest przede wszystkim właśnie to, że oni ufają, twierdzą, że lepiej będą kontrolować swoje wydatki. Dzięki temu, że mają gotówkę z jakimś budżetem, często podnoszą kwestie bezpieczeństwa cyfrowego, czyli oni się boją tego włamania i relatywnie w całej tej grupie część, nie mówię, że nieznaczna, ale zdecydowanie mniejsza respondentów wskazuje na anonimowość i to jest prawo ludzi, żeby swoimi danymi jakby nie patrzeć. Zarządzać we własnym. To się właśnie robi najważniejsza cecha gotówki, mój drogi. Powiedzmy sobie, że te kraje skandynawskie, o których już mówiliśmy, te narody, no mają dużo większy poziom nie tylko takiego zaufania społecznego, ale przede wszystkim jawności. Zgody, dokładnie, jawności i zgody na to, aby po pierwsze państwo zaglądało do... Każdy może sobie spojrzeć na sprawozdanie podatkowe sąsiada. Taka pełna jawność w tym przypadku. No w Polsce nawet chyba na ten temat się dyskusja po prostu nie toczyła. Więc jest to jakaś specyfika tamtych państw. No w Polsce zdecydowanie pod tym względem już sam fakt, że mamy na przykład badania... Przecież jak to może to komórkę lokatorską obija po prostu, żeby sąsiad sobie nie widział, co ja tam trzymam i tak dalej. I u mnie to jest permanentne w bloku po prostu. Kto może sobie zasłonił po prostu tak? A w Szwecji odwrotnie. Tu je. Nikt nie ma z tym problemu. Zasłony metanowe ogrodzenia. Ale to jest po prostu specyfika. Nie oceniamy tego w żaden sposób, nie, tylko mówimy tak jak jest. Stwierdzamy fakty. Jeśli już mówiliśmy, zaraz, bo teraz odeszliśmy już. Cechy gotówki, anonimowość w zmieniającym się świecie. W świecie, w którym cyfryzacja postępuje, jednocześnie coraz więcej śladów ty cyfrowych zostawiasz, coraz więcej danych o tobie jest zbieranych, jesteś profilowany, dokładnie co robisz, gdzie bywasz, co kupujesz, z kim rozmawiasz. I już wiemy, że gotówka tak się dzieje. Zostanie tą jedną rzeczą, która ci w końcu da jakieś poczucie anonimowości. No chyba, że jej nie będzie. Bo musimy jeszcze przypomnieć jedną rzecz. Właśnie, że tak mówisz, że to się wszystko jest zbierane. No bo my już wiemy, że tak naprawdę jesteśmy śledzeni w pewnym sensie przez banki. Jako ci, którzy korzystamy z badań, to jesteśmy z tego zadowoleni troszeczkę, że mamy takie świeże na przykład badania konsumentów, bo zanim jeszcze zostaną podane dane Głównego Urzędu Statystycznego i tak dalej, to już na przykład banki na podstawie wyników sprzedaży w poszczególnych kategoriach poprzez transakcje kartowe czy innego rodzaju transakcje elektroniczne, no już nam podają na przykład, w pandemii to było tak na bieżąco, że co spada, co rośnie, co jest kupowane teraz częściej, co rzadziej. I to jest właśnie na podstawie tego, że te dane w takim już ujęciu makro, nie tam, że pana Kowalskiego sprawdzają, o, pan Kowalski sobie tutaj w pandemii kupił na przykład alkohol albo kupił sobie jakieś meble czy coś takiego, tylko no raczej jest to makro ujmowane. My jesteśmy najbardziej właśnie zadowoleni z tego, że te dane wszystkie, które są u nas zbierane, nie są wykorzystywane u nas w niecnym celu, u nas w sensie na zachodzie. Bo w Chinach jest odwrotnie. Jesteś niegrzecznym obywatelem, nieposłusznym władzy, nie dostaniesz nawet kredytu, bo władza wie o tobie wszystko. A więc właśnie to jest to, o czym mówiliśmy w tym kontekście. Dlaczego gotówka i no można powiedzieć anonimowość jej stosowania jest jakąś tam zaletą, przynajmniej pozwala nam zyskać czas w oczekiwaniu na to, jak to się wszystko potoczy z zastosowaniem tych technologii. Właśnie ten przykład chiński to jakoś też się pojawia, bo on nie jest tak aż bardzo, bardzo szeroko znany, prawda, że tam to już nie ma gotówki, a za to jest system punktacji, który ogranicza całkowicie obywatela. No, nie chciałabym się tutaj wypowiadać na temat tego chińskiego, oczywiście, chińskiego systemu. Wolę zdecydowanie mówić o polskich konsumentach. No właśnie, czy polscy konsumenci też właśnie mają to na uwadze? Że nie chcą po prostu kiedyś skończyć w takim systemie. To znaczy, czy to jest anonimowość gotówki kwestia. Jest cechą podkreślaną w badaniu? Anonimowość gotówki jest jedną z cech wskazywanych przez respondentów, którzy deklarują, że preferują płatności gotówkowe. Natomiast nie jest to ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie wskazanie. Niemniej jednak no, tych tam 10-11% respondentów... A pierwsze trzy? No to właśnie fizyczna płatność, lepsza możliwość kontrolowania własnych wydatków, no, chociażby też to cyberbezpieczeństwo.
Nie wiem, jak z tym kontrolowaniem własnych, własnych wydatków, ale faktycznie w sklepach widzę, że ludzie chętnie płacą gotówką. Widziałem, znaczy to nie jest mój zwyczaj, tak, ale widziałem człowieka, który faktycznie paręset złotych wyjął z portfela i dał. Paręset złotych to ja nawet w portfelu nie noszę. Więc jakby różne są zwyczaje, różne są podejścia do gotówki, ale widzę cały czas, patrząc na kolejki w sklepach, na ludzi przy kasie, że jest to bardzo, bardzo popularna metoda płatności nadal. W świecie cyfrowym, w którym już żyjemy. To prawda, jest znaczna część Polaków według ostatniego opublikowanego badania zwyczajów płatniczych, to było 46% transakcji. To były transakcje gotówkowe, to są co prawda dane z badania z 2020 roku, no ale na pewno kolejne niewykluczone, że będą również publikowane. Natomiast jeśli chodzi o zwyczaje tak naprawdę, to przede wszystkim konsument powinien decydować o tym, jak on chce płacić. I mówiąc, że ja bym tego nie przesądzała, że gotówka jest lepsza, a bezgotówkowe jest gorsze, albo na odwrót, bo myślę, że to nie jest dobre. I chociażby mówiąc o tym, że gdzieś tam, prawda, banki monitorują nasze zachowania. No to w zasadzie, szczerze powiedziawszy, odsetek użytkowników jakichś mało skomplikowanych smartfonów, żeby nie mówić tutaj, przepraszam, nie smartfonów, telefonów komórkowych, jest relatywnie niski, a wszyscy mamy tych aplikacji pewnie sporo na swoim telefonie. I klikamy zgody na wykorzystywanie naszych właśnie danych. Właśnie. I to nie tylko na tych aplikacjach, które mamy na telefonie, tylko w zasadzie wszędzie. A później troszkę jesteśmy rozczarowani, jak się okazuje, że te dane gdzieś tam, prawda, wypłynęły. Więc tutaj bym absolutnie tego nie rozstrzygała, że to jest dobrze czy coś. Ale jakby zupełnie poza tematem dzisiejszej naszej bardzo miłej rozmowy. Myślę, że zawsze dbanie o własne dane to jest cenna sprawa. My tu mówiliśmy tak naprawdę nie o jakimś procederze nadużywania tego, tylko po prostu my właśnie się na to zgadzamy poniekąd. Nie są to dane wykorzystujące dostęp do poszczególnego. Tak naprawdę wiemy tutaj o tym po prostu, o pewnych trendach, że wtedy użytkownicy płacą, użytkownicy kart czy właśnie płatności elektronicznych. No i te badania są naprawdę szybkie i poniekąd no, znacznie wyprzedzają później te dane, które rzeczywiście pojawiają się z urzędu statystycznego. To prawda, ale to też było dla analityków bardzo cenne. Oczywiście, dlatego właśnie o tym mówimy, że to są, nie są dane zbierane na takim poziomie, tak, że ktoś tam sprawdza pana Kowalskiego, tylko po prostu tak, wszystkich tak użytkowników systemu bankowego czy danego banku. A jest to często duża grupa ludzi. To tak, podsumowując, rola dostępności gotówki w gospodarce. Zdecydowanie, jeżeli nie mamy dostępu do jakiegoś dobra, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to zdecydowanie zmienia się nasz jakby sposób funkcjonowania. Jeśli chodzi o dostępność, jest ona przede wszystkim istotna, moim zdaniem, dla właśnie różnych grup, żeby nie było tutaj, że chodzi mi o konkretny profil, dla różnych grup ludzi, którzy tę gotówkę po prostu chcą. I to jest kwestia zaufania też do otoczenia, żeby ten dostęp do gotówki mieli. Tak? I żeby no, przede wszystkim też mogli ją wykorzystać, tak, wtedy, kiedy mają taką potrzebę. A od kogo oprócz Narodowego Banku Polskiego jeszcze w tym całym systemie, w tej całej strategii tak naprawdę zależy bezpieczeństwo obrotu gotówkowego i dostępność gotówki? Kto jeszcze jest w tej strategii wymieniany oprócz NBP? Jakie instytucje są za to odpowiedzialne? Obrót gotówkowy to jest szereg różnych podmiotów tak naprawdę, bo oczywiście jedynym emitentem pieniądza, znaków pieniężnych w Polsce jest Narodowy Bank Polski. To wynika z ustawy i to wynika też z konstytucji. Natomiast żeby banknoty czy monety przebyły tę drogę od Narodowego Banku Polskiego do ostatecznego użytkownika,
muszą być firmy, które będą tę gotówkę dystrybuowały, które będą rozwoziły tam, gdzie ona jest potrzebna, czyli pewnie do oddziałów banków, do sieci handlowych, czy do operatorów, czy konkretnych bankomatów, więc nie da się tego odbyć bez grupy firm zajmujących się procesowaniem gotówki, tak zwanych cash in transit, bądź CIT. No i oczywiście operatorzy, banki, czyli wszyscy ci, którzy są jakby na tej linii od skarbca do gotówki, którą mam w portfelu, albo gdzie tam wolę ją schować jako konsument. Tak więc no, nie tylko Narodowy Bank Polski, jest jeszcze szereg podmiotów, które potem są odpowiedzialne za to, żeby gotówka była czy to w sklepach, czy w bankomatach, czy w ogóle dostępna właśnie w różnej obsłudze kasowej, Poczta Polska również. Pamiętajmy też o tym. I faktycznie ten to było też poniekąd, rozumiem, kluczowe w momencie, kiedy właśnie po inwazji Rosji na Ukrainę, w tym momencie, żeby zapewnić dostępność gotówki, tutaj ze strony Narodowego Banku Polskiego nie było najmniejszych problemów, tak? Tylko właśnie logistyka tak naprawdę nie nadążała, no bo to było zapotrzebowanie znacznie niekiedy przekraczające to normalne, tak? No znacznie, czyli nawet 17-krotnie, jeżeli porównamy te wypłaty z Narodowego Banku Polskiego i porównamy je do wartości, które były średnio w całym 2021 roku, więc jest to ogrom. Było to zdecydowanie dla całego obszaru tego zaopatrywania w gotówkę dużym wyzwaniem. Natomiast myślę, że sprawdził się tak naprawdę ten system i wiele podmiotów zaangażowanych stanęło na wysokości zadania, bo prawdę powiedziawszy, jeżeli ktoś prowadzi jakąkolwiek działalność, to w warunku szoku 17-krotne zwiększenie popytu na jakąkolwiek, nie wiem, usługę, to jest katastrofalne, prawda, że nagle, no, a przynajmniej trudno oczekiwać, że ktoś będzie przygotowany na to. Ale udało się dzięki solidnemu zaangażowaniu i różnych podmiotów, które są w to zaangażowane. Przyszłość gotówki wydaje się tematem fascynującym, zwłaszcza, że zdania są podzielone. Ale jeżeli faktycznie z badań NBP wynika, że Polacy chcą tej gotówki, no to wszelkie formy próbowania ograniczenia dostępności tej gotówki, czy dostępu do gotówki, spotkają się pewnie z jakimś oporem. Na razie na przykład dziś, teraz patrzę na WNP.pl, zakładka finanse. Rynek i sam handel się zmieniają, wygrywa e-commerce, a na gotówkę nie ma już miejsca w nowoczesnym handlu, wskazał Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu Blik. No ale jest to głos człowieka, który de facto funkcjonuje. Konkurencyjny system do gotówki, tak. Ale Blik jest super. Naprawdę też trzeba przyznać, że Blik jest niesamowitym polskim wynalazkiem rozwiązania. Bardzo innowacyjne rozwiązanie i faktycznie usprawniło pewnie ten system płatności bezgotówkowych w tym sensie, że troszeczkę zmusiło banki do lepszego rozliczania, szybszego, łatwiejszego i tak dalej. A właściwie to one w większości już zaimplementowały. Ten Blik dla konsumenta na pewno jest to dobre rozwiązanie. Ale jednocześnie chciałem, przepraszam cię, tylko bo chciałem dokończyć tę myśl, że Zbigniew Jagiełło, były prezes zarządu PKO BP, stwierdził, że płacenie poprzez wszelkiego rodzaju aplikacje będzie się upowszechniać, a czas pokaże, w jakim podążymy finalnie kierunku. To jednak nie oznacza, że za chwilę wszyscy zapomną o gotówce. I on na przykład wierzy w gotówkę. Czyli dużo jest, naprawdę ta debata jest żywa w tym momencie. To są głosy, które przytaczasz z ostatnich, rozumiem, dni, tygodni. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przecież jak rozmawiamy o wielu propozycjach jakichś zmian w prawie, które dotyczyłyby społeczeństwa, przede wszystkim życia prywatnego ludzi, tak? No to wtedy zawsze pojawia się ten argument i właściwie go stosują po różnych stronach sceny politycznej ludzie i też ludzie o różnych światopoglądach. Mówią, no dobrze, ale to zostawmy sobie wolność.
dlaczego mamy wchodzić w życie drugiego człowieka, jeśli to nie wpływa na nasze życie. A więc wydaje się, że z perspektywy takiego myślenia, trochę zdroworozsądkowego, no to właśnie czymś oczywistym wydaje się zachowanie możliwości płatności zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych. To prawda, jeśli chodzi o akceptację gotówki, to Polska ma od 2021 roku przepisy, które zobowiązują do akceptacji gotówki, nie wchodząc w szczegóły, ale generalnie te przepisy są i konsument, który chce zapłacić, może oczekiwać, że będzie to do kwoty tam 6000 zł waloryzowanej, więc ma prawo oczekiwać, że ta płatność będzie przyjęta. A mają Państwo badania, zwłaszcza osób starszych, jaki tam jest odsetek ludzi, którzy płacą, można powiedzieć, wyłącznie gotówką, albo prawie zawsze gotówką? Nie mamy takich informacji. Mhm. Myślę, że w kolejnych edycjach będziemy też o to pytać, bo to jest też ciekawe. Niedawno, nie wiem, czy panowie widzieli, były takie informacje w mediach, że 85% seniorów pobiera świadczenie bezgotówkowo, no ale w dalszym ciągu 15% pobiera tą drugą opcją, czyli gotówkowo. I myślę, że to się jeszcze trochę czasu nie zmieni. Ale to jest pobieranie świadczenia. Może być tak, że oni dobrze mają tę kartę i zaraz po tym, jak dowiedzą się, że ten przelew przyszedł albo w dniu przelewu, po prostu tutają sobie albo do bankomatu, albo nawet do punktu obsługi kasowej i wybierają te pieniądze, albo wybierają część tych pieniędzy, którą spodziewają się użyć. Bo tu jest jeszcze ten jeden bardzo podstawowy aspekt i myślę, że w tych ograniczonych budżetach osób starszych to jest bardzo istotne. Bo ja sam się na tym złapałem, że faktycznie kiedy sobie pewnego miesiąca zaplanowałem, że to jest mój budżet konsumpcyjny, tak, to nosiłem faktycznie ze sobą gotówkę i zmieściłem się w tym budżecie. Wszystko się udało dobrze zaplanować, bo widziałem, ile tych pieniędzy mi tam jeszcze zostało. Natomiast rzeczywiście, kiedy płacimy bezgotówkowo, to można powiedzieć, że te pieniądze wypływają nam z konta znacznie szybciej. Pani ma też takie doświadczenie? To różnie bywa tak naprawdę i trudno powiedzieć o jednej konkretnej regule, ale no, zdecydowanie zachowujemy się trochę inaczej. Tak. Myślę, że to jest też kwestia indywidualna, co preferujemy, bo jeszcze raz wspomnę o tych badaniach, o których już mówiłam. Z drugiej strony, co decyduje o tym, że osoba wybiera płatność bezgotówkową? I tutaj, co ciekawe, też jest grupa respondentów, trochę mniejsza może, która deklarowała, że oni też ze względu na możliwość kontroli własnych wydatków wybierają płatności bezgotówkowe. Więc myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, ale gotówka jest, zostanie. Nawiązując do tego, co pan redaktor też chwilkę wcześniej wspomniał, są też ciekawe analizy i badania robione przez różne instytucje, które pokazują, że nawet tworzą symulacje różnych wariantów, co się będzie działo a propos przyszłości gotówki. Okazuje się, że żaden z tych scenariuszy nie przewiduje pełnego wyeliminowania gotówki w perspektywie 20 lat. Więc wydaje się, że gotówka będzie i na pewno no, świat się zmienia, tak, ale to nie jest coś, co w perspektywie tych 20 lat zniknie, tym bardziej, że to nie jest jedna opinia, czy jeden wariant, czy jeden scenariusz, ale to się powtarza. I tym bardziej, że życzmy Narodowy sobie Bank Polski, zdrowia i gotówki. Tym bardziej, że Narodowy Bank Polski też zapewnia, że gotówka będzie i to jest, myślę, puenta naszej rozmowy z panią Mirosławą Brają-Brzykcy. Serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam tematu dostępności gotówki w polskiej gospodarce. A teraz zapraszamy na przerwę. Po niej rozmowa właśnie już przede wszystkim o polskiej, ale też nie tylko o gospodarce i o bieżących danych statystycznych. Dziękuję.